Beata Michalska, witam Państwa w poniedziałkowym wydaniu programu Ósemki Telewizji Regionalnej. Na początek serwis informacyjny. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Sieradzu. Finał WOŚP w Łaskim Domu Kultury. Pierwszy sieradzki bieg Policz się z cukrzycą. Przyznano zduńsko-wolskie laury. Tu wszystko gra ok. Sierad zgodnie z tegorocznym mottem grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podczas 32. finału, a działo się sporo. Dzisiaj pokażemy skrótowo, jak wyglądał niedzielny finał, a na więcej zapraszamy do środowego programu. Sierad kolejny raz grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Mottem 32. finału WOŚP było Tu wszystko gra ok. A cel tegorocznej akcji to płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dorosłych. W Sieradzu działały 4 sztaby. W szkołach podstawowych numer 1, 6 i 9 oraz w naszym radiu. Oczywiście, tak, pełno. Oprócz tradycyjnego kwestowania i licytacji miały miejsce inne, poboczne wydarzenia, których celem również było wsparcie orkiestry Jurka Owsiaka. Na przykład moto orkiestra i konkurs wręczności kierowców, który zorganizowano na torze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, czy zbiórka krwi w punkcie pobrań przy ulicy Wnuka. W sztabie szkoły podstawowej numer 9 odbył się mini piknik. Był kiermasz ciast, pokaz ratownictwa medycznego, prezentacja pojazdu służby więziennej oraz animacje dla dzieci. Zwieńczeniem niedzielnego finału było wydarzenie na Placu Wojewódzkim. Przed urzędem miasta odbył się koncert zespołu Czerwone Krawaty. Wystąpił również przybyłek. Tak jak to ma serwi, jądra rzeczy mam na pani. Uważaj co mówisz, bo mogę cię przypadkowo zranić. Dziś nawijam, mocno stary, chowaj się przed żyletkami. Dziś nawijam, tak jakbym się był bateriami. Był także pokaz dynamiczny żołnierzy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Impreza zakończyła się pokazem laserowym w ramach Światełka do Nieba. Łącznie wszystkim 4 sieradzkim sztabom udało się zebrać niemal 215 tysięcy złotych. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Łaskim Domu Kultury zorganizował wielki finał po raz 25. Podczas wydarzenia licytowano ze sceny gadżety i inne atrakcje. Finałowi towarzyszyły koncerty i animacje dla dzieci. Organizacje wsparli m.in. motocykliści, policjanci i harcerze. Łaski Dom Kultury w ostatnią niedzielę stycznia tętnił pozytywną energią, gwarem rozmów, muzyką i wszechobecnym symbolem tego dnia, sercem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Centrum wydarzenia stanowiła scena w sali widowiskowej, gdzie prowadzona była licytacja gadżetów i atrakcji. Odbyło się też wiele występów artystycznych, były również animacje dla dzieci. Sprzedajemy, dziewiczy po raz trzeci, brawo, brawo! Odejdę stąd nad ranem.
Równocześnie z licytacją zbiórka odbywała się w holu Łaskiego Domu Kultury. Do akcji włączyli się m.in. motocykliści, koło gospodyń wiejskich z Sięganowa, łascy harcerze i policjanci. Był też punkt mierzenia ciśnienia i poziomu cukru we krwi. Generalnie tutaj zajmujemy stanowiskiem z loterią. U nas można odpowiednie z cegiełki 5, 10, 15 i 20 zł. Kupić losy na rozmaite rzeczy, no i oczywiście w zależności od tego, jaka to jest cegiełka, z coraz wyższą kwotą, coraz bardziej wartościowe nagrody można wylosować. I generalnie są naprawdę bardzo różne rzeczy, od autek sterowanych, które pewnie bardziej dzieci zainteresują, przez klawiatury, tutaj mamy za drobniejsze kwoty, można plakat WOŚP-u znaleźć, są różne, nie wiem, chrupki, no naprawdę bardzo różne rzeczy mamy. I na pewno każdy ma szansę wylosować coś bardzo ciekawego. Przede wszystkim no, działamy dla tutaj społeczeństwa tutaj lokalnego. Rozpoczynają się ferie, rozmawiamy z dziećmi o bezpieczeństwie podczas ferii. Dodatkowo każde dziecko, które do nas przyjdzie na stoisko, otrzyma jakiś upominek w postaci odblasku oraz może sobie wykonać odciski palców na specjalnie przygotowanej do tego karcie. Są to badania profilaktyczne, przesiewowe, tak zwana glikemia przygodna oraz ciśnienie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie postępowania w cukrzycy, to też udzielamy takich informacji. Rozmawiamy o zdrowiu generalnie. Jestem pielęgniarką, koleżanka też jest pielęgniarką, pracujemy tu w Łasku w GPZOZ-ie, no ale działamy też już od wielu lat na rzecz chorych na cukrzycę i stąd ten pomysł, żeby jednak te badania profilaktyczne tutaj włączyć przy akcji. Zresztą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy no zawsze w dobrej sprawie, w sprawie zdrowia tak naprawdę te akcje, te zbiórki są. Także może w tym roku jest na rzecz płuc, tak, po pandemii, tych wszystkich chorób układu oddechowego, ale myślę, że cukrzyca tutaj się też tak wślizgnie i te badania też są potrzebne. Tak mam nadzieję, że więcej osób tutaj zachęcimy do badania, bo to stoisko obok, stoisko obok nie zachęca, ale my się postaramy tu jak najwięcej osób przebadać. Serniki, jabłeczniki, pączki, murzynki, mamy ciastka w kształcie serca, kanapki ze smalcem, żurek, cukierki dla dzieciaczków, snickersy. No na razie zaczynamy, ale jest fajnie, także chętnie przychodzą, rzucają nawet więcej niż mówimy, że tam jest po ile jest ciasto. I zapytam się jeszcze, co częściej, bilon czy banknoty? No papierek rządzi. Około 60 tysięcy złotych to pierwsza informacja o wielkości zebranych środków. Stan na poniedziałkowy poranek. Liczenie wciąż trwa. Trwa również licytacja przedmiotów i atrakcji wystawionych na Allegro. Ta zakończy się 9 lutego. W Polsce jest organizowany po raz 18, a w Sieradzu po raz pierwszy. Odbył się bieg Policz się z cukrzycą. Mimo nie najlepszej pogody, serca uczestników biły bardzo mocno, nie tylko z wysiłku. Chętnych było zdecydowanie więcej niż miejsc. W Polsce bieg Policz się z cukrzycą odbywa się od 2007 roku. W Sieradzu impreza odbyła się po raz pierwszy. W biegu mogło uczestniczyć maksymalnie 200 uczestników. Limit szybko się wypełnił. I tak naprawdę limit się wyczerpał po pierwszym tygodniu. Dzisiaj oczywiście przewidujemy taką listę. To nie do końca jest lista rezerwowa. Dla biegaczy podobno nie ma złej pogody, więc liczymy na to, że będzie fajnie. Tutaj ruch bardzo duży. Wszyscy odbierają pakiety zgodnie z naszym harmonogramem, zgodnie z godzinami, które były podane w regulaminie. Bieg oprócz aktywności fizycznej ma na celu zwrócenie uwagi na jedną z najczęściej występujących chorób, jaką jest cukrzyca. To choroba cywilizacyjna. W
Polsce cierpi na nią co 20 Polak, a na świecie ponad 422 miliony. Dlatego ważne są badania, a okazja do sprawdzenia poziomu cukru była przed biegiem. Jest to badanie cukrzycy przygodne, więc można oczywiście z niego skorzystać. Otrzymuje także każdy edukację diabetologiczną i zalecenia w kierunku zaleceń dietetycznych. Nie jest to badanie takie, jak wykonamy na przykład w laboratorium u nas. Jest to badanie, państwo są przeważnie już po posiłku, ale otrzymują oczywiście wskaźnik, jaki powinien być. Nakuwamy, drodzy państwo, te trzy palce u jednej, u drugiej ręki. Nie nakuwamy palca wskazującego i kciuka. Przed nakuciem warto pobudzić krążenie w opuszce, czyli masujemy w kierunku opuszki i nakuwaczem jednorazowym nakuwamy bok palca i przykładamy paseczek. I czekamy na wynik, który w ciągu 5 sekund pojawi się na glukometrze. Wynik jest 109, jest dobry, bo pan już spożył dzisiaj posiłek, tak? Czyli jak najbardziej mieści się w kryteriach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Badamy za pomocą jednorazowych pasków, jednorazowych nakuwaczy. Sport to zdrowie, mawia znane powiedzenie. W sumie idealne, bo aktywność fizyczna była łączona z dbaniem o zdrowie, a dokładnie sprawdzeniem poziomu cukru. Również biegacze na to zwrócili uwagę, podobnie jak na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po pierwsze, myślę, że warto dbać o swoją sprawność fizyczną. Po drugie, coś zrobić dla tutaj biegu charytatywnego, wspomóc tą jak fajną, szlachetną, że tak powiem, fundację typu WOŚP. I tyle. I jakby zarażać starszych, młodszych, no ludzi w każdym wieku do wychowania fizycznego. Myślę, że cukrzyca dotyka nas w każdym wieku coraz częściej, więc warto chociażby tu, gdzie jesteśmy, warto sobie zmierzyć swój poziom i zadbać o swoje zdrowie. Jest to najbardziej zaszczytny cel, jaki może być zorganizowany w Polsce. Wspieram WOŚP od samego początku. Podziwiam Jurka Owsiaka. Cukrzyca, tak samo jak ciśnienie, nie boli, a może wywołać w organizmie bardzo duże spustoszenie. Także zachęcam, polecam. Ci, którzy czują się niepewnie, zachęcam do tych badań. I należy pamiętać, żeby sport uprawiać z przyjemnością, z uśmiechem, a nie tylko z przymusem i z tym, że trzeba coś zrobić. Jeżeli ktoś zna swój organizm, wie jak to robić, ma to pod kontrolą, to można to robić naprawdę często i intensywnie. Żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale również, żeby się dobrze bawić ze znajomymi i żeby poprawić swoją kondycję. Sport to zdrowie, no bo tu mamy aspekt zdrowotny i sport, czyli bieg, jest adekwatny do dzisiejszego wydarzenia. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. No bo wiadomo, że bieg to zdrowie. Nastawienie bardzo dobre, fajna inicjatywa, naprawdę super. Dlaczego warto uczestniczyć w takiej inicjatywie? Przede wszystkim dla WOŚP warto pomagać. To jest takie najważniejsze. My tutaj z brygady także uczestniczymy. Super inicjatywa, naprawdę. Uczestniczę w sporcie cały czas. Na co dzień ogólnie zajmuję się sportami walki, ale również biegam. Wszystkiego można powiedzieć po trochu, tak? Ważne, żeby po prostu być w sporcie, uczestniczyć, robić coś na co dzień po prostu. Czy można określić, że bieg jest też taką trochę walką z przeciwnościami? Dokładnie, jak najbardziej. Trzeba walczyć tak w głowie przede wszystkim, gdzieś jak już nie mamy siły. Właśnie, że biegniemy dalej cały czas do przodu. Bieg odbył się w Parku Mickiewicza. Uczestnicy pokonali dystans 5 km.
Ubiegły piątek w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli odbyła się uroczysta gala Laur Zduńskowolski Miasto i Powiat 2024. Laur Zduńskowolski to wyróżnienie przyznawane przez Miasto Zduńska Wola i Powiat Zduńskowolski w czterech kategoriach: przedsiębiorczości, działalności społecznej i kulturalnej. Przyznawany jest też prestiżowy tytuł ambasadora Zduńskiej Woli. Laury Zduńskowolskie wręczyli laureatom prezydent Konrad Pokora i starosta Hanna Iwaniuk. Myślę, że każdy z samorządów, nasze również, chce upamiętnić tych, dzięki którym funkcjonujemy, przedsiębiorców z naszego terenu, ale oczywiście też osobowości, podkreślając ich znaczenie dla powiatu, dla miasta, ale przede wszystkim jest to wieczór poświęcony przedsiębiorcom, którzy wiemy, że przez ostatnie lata mieli niełatwo. Tym bardziej z radością witamy ich po raz kolejny, życząc im, dziękując im za to, co robią dla miasta, dla powiatu i życząc pomyślności na kolejny czas. Panie prezydencie, zapytam się, jakie są kryteria przyznawania tych prestiżowych nagród? Szanowni państwo, zbieramy, obserwujemy życie gospodarcze naszego miasta, staramy się doceniać te firmy, które wnoszą najwięcej, ale dostrzegamy również tych najmniejszych, bo przecież biznes składa się z tych firm wielkich, państwowych, czasami prywatnych, tych średnich i tych zupełnie małych. I chcemy w każdej kategorii docenić każdego rodzaju działalność, każdego rodzaju aktywność, bo wszyscy oni zasługują na gratulacje i zasługują na uznanie. Tych wyzwań przed przedsiębiorcami w ostatnich latach było całe mnóstwo. To była pandemia, to był wybuch wojny za wschodnią granicą. Inflacja największa od 20 lat, kryzys energetyczny, a oni trwają, prowadzą swoje okręty, stoją na ich dziobach, tak jak kapitanowie. I za to wszystko chcemy im serdecznie pogratulować. Ponieważ pytała Pani o kryteria, to one oczywiście są ustalone wedle tego, o czym mówił Pan Prezydent, ale jest w tym jakiś element uznaniowości. Chociaż jesteśmy samorządowcami, jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do spełniania wszelkich procedur, to tutaj ta procedura wyboru, oprócz zauważenia firmy, jej dokonań, oczywiście ma element uznaniowości, bo przedsiębiorców tutaj działa bardzo wielu. Staramy się uhonorować i chcielibyśmy każdego z nich, no ale wtedy nie byłoby tego wyróżnienia, prawda? W tym roku laury przedsiębiorczości otrzymało 5 firm działających w regionie zduńskowolskim. W kategorii działalności społecznej wyróżniono Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodziny imienia Maksymiliana Kolbe i zduńskowolskie Stowarzyszenie Amazonka. Za działalność kulturalną laur przyznano Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych i Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Zduńskiej Woli. Ambasadorem został Szymon Drabiński, utytułowany pianista, laureat konkursów pianistycznych, krajowych i międzynarodowych, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli. To jest niezwykle wzruszający moment i wyróżniający, którego się tak naprawdę zupełnie nie spodziewałem, bo już parę lat temu niestety, jak miałem 13 lat, musiałem opuścić to miasto w poszukiwaniu dalszego rozwoju, dalszych przygód muzycznych. Natomiast powiem szczerze, że powracanie tutaj regularne i występowanie przed własną publicznością, można by powiedzieć, że własną rodziną, to uczucie, którego w tym momencie nie da się opisać słowami. Przyjmujemy statuetkę i oczywiście dedykujemy ją naszym instruktorom, choreografom oraz tancerzom, naszym wspaniałym, którzy nas reprezentują i są wspaniałą wizytówką Studia Tańca Arabes i myślę, drodzy państwo, że przepiękną wizytówką naszego miasta. Chciałbym podziękować. Mega wyróżnienie dla nas, dla naszej firmy. Taki super kopniak w tyłek, żeby działać dalej. Bardzo dziękuję ślicznie. Nasza firma jest kierowana przez wartości, którą tworzą ludzie. Ludzie odpowiedzialni, kompetentni, transparentni w relacjach, współdziałający i myślący cały czas o ciągłym doskonaleniu. I życzę Państwu właśnie takich wspaniałych ludzi, którzy będą tworzyć Wasze przedsiębiorstwo i będą przyczyniać się do Waszego sukcesu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wszystkim udanej zabawy. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie motywacja do dalszej pracy nad kształceniem wrażliwości
utalentowanych młodych ludzi. Nie poprzestaniemy na tym, aby podnosić rangę i atrakcyjność naszej szkoły oraz będziemy pobudzać wrażliwość Duńskowalan na piękno. Także jeszcze raz z całego serca dziękuję za to piękne wyróżnienie naszych wysiłków. To jest ogromne wyróżnienie dla całej społeczności szkolnej, dla nauczycieli, pedagogów, dla uczniów, dla tych 5000 uczniów, którzy przez te lata przewinęli się przez szkołę, dla pracowników administracji obsługi, dla wszystkich osób, które ze szkołą są związane. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Galę zwieńczył koncert w wykonaniu Emilii Klimczak z akompaniamentem Agnieszki Kościelak-Nadolskiej. Na fortepianie zagrał również ambasador z Duńskiej Woli Szymon Drabiński. Bal dojrzałości, bal na symboliczne 100 dni przed maturą. Bal, który pamięta się przez całe życie. Studniówka, ten wyjątkowy wieczór i kawałek nocy w ubiegłą sobotę spędzili na dobrej zabawie, w wyśmienitych nastrojach. Tegoroczni maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Śradzu. Bardzo długo czekałam na wieczór studniówkowy. Tak naprawdę od początku liceum to było takie jedno małe marzenie. Sukienkę z miesiąc temu kupiona. Makijaż to od 12 już się szykowałam, więc... No, my to chyba mamy łatwiej, bo nie musimy ani włosów wcześniej, ani makijażu. Tylko zwykłe prysznic i... Dwie godzinki i przed i już. No to jest impreza ostatnia w liceum. W swoim rodzaju i... Dokładnie. W ogóle to się nigdy nie powtórzy, dlatego nam zależy, żeby tutaj dzisiaj być z naszymi przyjaciółmi i fajnie spędzić ten wieczór. Obszerna relacja z balu studniówkowego już wkrótce w środowym programie. I tą informacją kończymy serwis informacyjny. Zapraszam na dalszą część programu, a w nim rozmowa ze starostą śradzkim Mariuszem Bądziorem, kolejny odcinek z cyklu Łódzkie na Plus i koncert karnawałowy nauczycieli i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Śradzu. Wtorek będzie słoneczny i bez opadów. W pewnym momencie dnia niebo może być nawet bezchmurne. Temperatura od minus 1 do 7 stopni. W środę będzie pochmurno, ale może także padać deszcz. Termometry pokażą od 2 do 7 stopni. Wiatr nie przekroczy prędkości 26 km na godzinę. Biometr korzystny. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Dotrzymaliśmy słowa. Jest bezpieczniej. W Złoczewie w powiecie śradzkim w ciągu drogi wojewódzkiej 477 powstało rondo. To kolejna inwestycja samorządu województwa w infrastrukturę drogową w Łódzkiem. My jesteśmy w tej chwili w trakcie budowy tego typu inwestycji. 16 rond w skali całego województwa, to nie tylko tutaj Złoczew, ale także Opoczno, Łask, Dobrzelin, Kwasków. Między innymi oczywiście to są miejsca, w których budujemy ronda, modernizujemy przejazdy przez tego typu miejscowości, które potrzebują tych zmian, ponieważ rzeczywiście ludzie czuli się mało komfortowo, mało bezpiecznie. My to bezpieczeństwo, mam nadzieję, w sposób zasadniczy zwiększamy. Wszyscy mieszkańcy od dawna czekali na to rozwiązanie. Odkąd jest SK, cały ruch idzie tutaj w tą stronę, więc jest to dla nas naprawdę super sprawa. Poza samym rondem i chodnikami wybudowane zostały również odwodnienie, zjazdy na posesję, 4 przejścia dla pieszych i nowe oświetlenie.
Szpital Wojewódzki w Bełchatowie może pochwalić się nowoczesnymi pracowniami hemodynamiki i elektrofizjologii oraz poszerzoną ofertą świadczeń kardiologicznych. Już od połowy października są realizowane świadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej. To dobra wiadomość, dobra informacja dla mieszkańców naszego regionu, bo są to świadczenia, które są bardzo potrzebne i przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego regionu. Na wyposażeniu pracowni jest m.in. angiokardiograf najnowszej generacji, a nad sercami pacjentów czuwają najlepsi specjaliści. To ogromna przyjemność kierować nową pracownią, pracownią, która jest wyposażona w najnowocześniejszy w tej chwili aparat, który mamy w województwie łódzkim. Samorząd województwa na tę inicjatywę przekazał 8 milionów złotych. Tym samym mieszkańcy Bełchatowa i tej części łódzkiego mają zapewnioną ciągłą i kompleksową opiekę. Swoją ofertę w obecnej kadencji sejmiku poszerzył również Szpital Wojewódzki w Sieradzu, gdzie ultranowoczesny angiokardiograf pomaga ratować życie i zdrowie pacjentom po zawałach. Do nowego przedszkola miejskiego w Uniejowie wkrótce uczęszczać będzie ponad 200 dzieci. Nowo wybudowana placówka jest już w pełni wyposażona, nowocześnie umeblowana, a na maluchy czekają najwyższej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne. Obiekt powstał przy udziale środków unijnych w wysokości blisko 11 milionów złotych, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Buena. Czas nie będzie czekał. Czy My Road to tylko kilka z przebojów grupy Blue Café, która w Filharmonii Łódzkiej świętowała swój srebrny jubileusz, czyli 25 lat na scenie. W wyjątkowym koncercie wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber, który podziękował pochodzącej z łódzkiego grupie za bycie ambasadorem naszego województwa w kraju i za granicą. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. W dniu dzisiejszym moim gościem, przede wszystkim Państwa, jest starosta sieradzki, pan Mariusz Bądziar. Dzień dobry Państwu, witam pana redaktora. Dzień dobry, panie starosto. Gorący okres, cieszę się, że znalazł pan chwilkę czasu. Mówię tutaj o wyborach samorządowych już wkrótce, że mamy okazję porozmawiać w dniu dzisiejszym. Panie starosto, pierwszy temat to wsparcie psychologiczne i funkcjonowanie pana placówek podległych powiatowi w sytuacji kryzysu. Skupmy się może, ponieważ w poprzednim programie rozmawialiśmy na temat psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów na potrzeby dzieci, młodzieży, skupmy się na młodzieży, bo takie placówki państwu podlegają. Jak ta sytuacja na dzień dzisiejszy w tych placówkach wygląda? Czy macie deficyty, patrząc na specjalistów, czy co młodzież od państwa w tej chwili otrzymuje w pakiecie w poszczególnych szkołach wam podległych? Panie redaktorze, za pomoc psychologiczną w szkołach według rozporządzenia ministra odpowiada dyrektor, ale wszystkie szkoły na terenie powiatu sieradzkiego posiadają psychologów, posiadają pedagogów, również zdarzają się logopedzi. W ramach pomocy jest tak zwane indywidualne rozpoznanie potrzeb u danego ucznia. I te potrzeby mogą być różne, a wynikają z różnych aspektów, chociażby z niepełnosprawności, z różnych niedostosowania, tak, społecznego, z zaburzeń komunikacji językowej i tak dalej, łącznie z tak zwanych zaniedbań środowiskowych. Mówimy tutaj na przykład o przemocy w rodzinie, ewentualnie alkoholu i tak dalej. To są bardzo różne aspekty, które wpływają na młodego człowieka. I ci młodzi ludzie potrzebują również pomocy. Jak widzimy, to pójście teraz młodego człowieka do psychologa jest niczym złem. I ja to już normalność. Sumie młodzież zachęcam, jeżeli nas oglądają, do tego, żeby do tych psychologów chodzili, bo naprawdę mogą się
mogą się spodziewać dużej pomocy u danego psychologa. Ale szkoła rozpatruje pewne aspekty, gdzie chociażby na przykład w jednej gałęzi jakiejś tam materiału jedni uczniowie przyswajają wiedzę bardzo dużo szybciej. Szybko, drugi uczeń ma duże problemy z tym i wtedy tutaj się narasta, w jaki sposób to załatwić. I wspomagającym nasze szkoły to są poradnie. Mamy poradnie w Sieradzu i mamy poradnie w Warcie. Te poradnie to jest tak zwana coś więcej, jak tylko psycholog, pedagog w szkole. Tam mają odpowiednie narzędzia, które stosowane w tak zwanych formach rozpoznawczych, czyli jakichś dysfunkcji i tak dalej wśród młodzieży, mogą stwierdzić, że na przykład... Poradnie rozpoznają i diagnozują. I diagnozują, tak. I tutaj, kiedy nauczyciel w szkole kieruje do poradni danego ucznia i ta poradnia zdiagnozuje go, prawda, w wielu, wielu przypadkach okazuje się, że ten uczeń w inny sposób, forma przekazu i tak dalej, materiał, który inni uczniowie przyswoili szybciej, również jest w stanie przyswoić i całkiem nieźle to wychodzi. Dlatego... Ale ja zapytam o taką rzecz, panie starosto. No, pan też na pewno słucha, widzowie nasi również. Bardzo dużo jest w tej chwili różnego rodzaju spotkań, konferencji, debat na temat stanu zdrowia psychicznego w ogóle Polaków. Wiele czynników się składa, już o tym otoczeniu nie będę mówił, tak? Część osób mówi o pandemii, o COVID-zie, to też z pewnością wpłynęło na takie wykluczenie społeczne, a z tym się rodzą kolejne problemy. Pan jako doświadczony już samorządowiec, mający tyle placówek oświatowych, kontakt z rodzicami, z uczniami, z nauczycielami, wreszcie z tymi psychologami, proszę mi powiedzieć, czy dostrzega pan takie możliwości i w którą stronę my jako państwo, jako powiat, jakie wsparcie powinniśmy otrzymać z zewnątrz, żeby być spokojniejszym o te przerażające statystyki, bo nie czarujmy się, te statystyki, mówię o takich dramatycznych wydarzeniach już w życiu młodych ludzi, są przerażające po prostu. Niech pan powie, co pan by takiego jeszcze zrobił, w którą stronę powinni pójść ci, którzy myślą nad budową tego systemu, żeby było lepiej. Tutaj, panie redaktorze, to jest taka sytuacja, że należałoby wyjść w tak zwanego uświadamiania rodzin. Czyli edukacja. To jest przede wszystkim edukacja i to nie jest tylko uczeń. Bo uczeń tutaj jest jakąś tam cząstką, jakimś tam trybikiem, natomiast w całości to jest przede wszystkim rodzina, to są rodzice, to jest otoczenie i środowisko, które otacza danego młodego człowieka, a dopiero później wchodzą różne przyczyny, pewnych dysfunkcji, to żeśmy mówili wcześniej. I tutaj musi być bardzo duży nacisk na rozwój tych tak zwanych nawet i poradni, powiem szczerze, psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i tak dalej, które i poradnie powinny bardzo blisko współpracować z rodzinami, z osobami. A jakby pan miał taką możliwość jako starosta za dotknięcie różki, to co by pan dał z placówką, które panu podlegają? Mówię tu o szkołach ponadpodstawowych. Ja bym zwiększył liczbę specjalistów, którzy są, bo ci specjaliści są bardzo potrzebni. To jest raz, a po drugie na pewno zrobiłbym tak zwaną szeroko zakrojoną edukację w zakresie wszelkich form, bo my tutaj nie możemy wsparcia mówić i pomocy. Wsparcia i pomocy, bo to jeżeli się oprzemy tylko na jednym, powiedzmy, nie wiem, przemocy w rodzinie, to nie załatwia tematu. To są, sama przemoc w rodzinie powoduje następne kolejne kroki, które muszą być zrobione. W takiej sytuacji kryzysu, jak ktoś po prostu mówiąc pęka, i nie daje rady, pojawia się w tej chwili ponownie instytucja telefonu zaufania. Co pan o tym sądzi? Tak, to telefon zaufania to jest bardzo dobra rzecz. Ja powiem tak, że ta pomoc społeczna w określeniu całego powiatu, powiedzmy, że stoi na dobrym poziomie. Szczególnie tutaj chciałem powiedzieć, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to jest ta instytucja powiatowa, która naprawdę, ludzie pracujący w tej instytucji naprawdę robią wiele, wiele rzeczy, które pomagają mieszkańcom w ich, że tak powiem, egzystencji. Jest chociażby ten telefon zaufania.
Ten telefon już wcześniej, to już będzie rok 2018, kiedy PCPR podpisywaliśmy takie umowy z miastem, z MOPS-em, z gminami, z GOPS-ami, gdzie to jest tak zwana pomoc dla ludzi wykluczonych, no, niezaradnych, starszych, którzy są samotni, prawda, gdzieś mieszkają na terenie powiatu sieradzkiego. Kolejna możliwość takiej doraźnej, tak, uzyskania doraźnej pomocy. I tutaj mamy tą opaskę, którą i ten telefon, gdzie tak naprawdę w powiecie sieradzkim jest 20... Mówi pan o opasce życia i o kopercie życia, prawda? Moim zdaniem to jest bardzo pilne, tak? Bo to jedno z drugim się łączy, tak? No nie dalej jak sprzed tygodnia mojego dobrego znajomego, tak? Tato przewraca się, znajduje go po kilku godzinach, a był osobą samodzielną w pełni, tak? Niestety dwa dni później umiera, bo nie miał tej opaski. Nikt nie wiedział, że coś takiego miało miejsce. To jest fakt, tak? Dramat. To, panie redaktorze, jest to połączone. I opaska, i teleopieka, bo tak naprawdę jeżeli mamy, to by miało być na zasadzie nawet zegarka, coś takiego, tak starsza osoba może przycisnąć, wtedy może być połączenie z osobą, która jest pod telefonem, ona może zdiagnozować również, co się dzieje w tym, zanim cokolwiek innego mogłoby się zadziać, więc to wszystko jest bardzo połączone, ale no, w tym systemie na dzień dzisiejszy tej teleopieki mamy 20 osób, które są w tym całym systemie. Tutaj włożone. No my liczymy na to, że liczymy na gminy, liczymy na miasto, że tutaj ośrodki GOPS-y, MOPS-y, no będą też chcieli sporo do zrobienia jeszcze ma sporo gmin wchodzących w skład starostwa. Tak, 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 to jeszcze jest, nie wszędzie to istnieje. Jest co robić. Przede wszystkim mówimy tutaj, no gmina czy Sieradz, czy Burzenin, czy tu miasto Sieradz, no są te osoby, tu mówię akurat z tych gmin, tak, no w innych gminach. Gminy jeszcze też inaczej próbują tą pomoc społeczną, że tak powiem, wprowadzić, że tak powiem, na teren gminy. Tak, bo wiem też, że zaczynają gminy próbować nawet własne DPS-y otwierać. Z jednej strony to jest dobre, bo te osoby, które trafiają do takiego DPS-u na danej gminie, oni się wszyscy znają. Mimo wszystko, że on jest w DPS-ie, to on mieszka na terenie gminy, ma swoich kolegów, są w swoim środowisku, tak, nie muszą jeździć czy wyjeżdżać. No to są zalety, tak mi się wydaje. To są bardzo duże zalety, no w myśl tego, jak opowiadamy. W myśl zasady stary drzew się nie przesadza. Nie przesadza, to tutaj jest to bardzo ważne, żeby jednak osoby, która jest związana, a już która żyje w środowisku praktycznie od urodzenia, to naprawdę są też pewne dramaty, kiedy ona musi zostać oderwana od tego środowiska i trafić w zupełnie inne. No to są takie bardzo złożone tematy, ale trudno po prostu o nich nie rozmawiać, bo taka jest rola również starostwa, żeby o takie rzeczy dbać i troszczyć się również o seniorów. To jest duża grupa społeczna w tej chwili, nie tylko w powiecie, ale w ogóle i w Polsce. Przed nami Orkiestra Świątecznej Pomocy. Starostwo, pan starosta, gracie kolejny rok? Oczywiście, uważam, że Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest no, coś fantastycznego. No, trwa to do skończenia świata, tak Jurek Owsiak mówił, i tak będziemy grali. I jeden dzień dłużej. Dzisiaj już jestem po konsultacjach tam ze sztabem Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wprowadzimy tak zwany voucher VIP-owski na jarmark powiatowy. To będzie osobie, która no, wylicytuje na Orkiestrze Świątecznej Pomocy ten voucher, daje możliwość, że będzie widziała ten jarmark z drugiej strony. Tam, gdzie chodzi starosta, od kuchni. Tak, tam, gdzie chodzi starosta, będzie miała wstęp, na przykład, jeżeli będziemy mieli gwiazdę. Jeszcze jaka gwiazda będzie, tego nie wiem, natomiast będzie mogła wejść od tyłu, będzie może mogła sobie zrobić zdjęcie, będzie mogła zrobić... Nie dość, że wszystko zobaczy, tak, w ramach tego vouchera, tak, to jeszcze zesmaczy, tak, z panem jeszcze starostą zesmaczy, różnych tradycyjnych podejrzewam, potraw, tak, podejrzewam, regionalnych i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy na pewno jakąś i kawę wypili, a przy okazji jeszcze jakieś koła gospodyń wiejskich, które są na jarmarku, na pewno. No, myślę, że taką ścieżkę zjedzimy. Smaczną już przygotujecie. Pani starosta, na zakończenie, okres taki jednej strony bardzo fajny dla przyszłych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Studniówki już się rozpoczęły, tak?
kolejne szkoły będą miały okazję się wspólnie spotkać, pobawić, zatańczyć tego jedynego w swoim charakterze poloneza. Z drugiej strony już jak kasztany zakwitną kolejne matury. Miał Pan okazję już w tym roku spotkać się z abiturientami na studniówkach? No jeszcze, praca. Nie miałem. No praca, no ten tak zwane zawodowe sprawy, które są i stoją przede mną, nieraz nie uniemożliwiają mi, że tak powiem, uczestniczyć w studniówkach, aczkolwiek każdy z nas tą studniówkę przeżywał i to jest jedno z takich większych przeżyć, jeżeli mówimy tutaj o ludzi młodych, którzy kończą szkołę średnią i są przed takim dylematem, co dalej, studia, matura, prawda, bo matura tu jest wymowna najbardziej, dlatego ja tutaj wszystkich drogich, że tak powiem, uczniów szkół już maturalnych i na studniówkach życzę Wam dobrej zabawy, natomiast po studniówce to 100 dni, matura i tutaj jak najlepszych wyników na maturze, a później wymarzona uczelnia. No miejmy nadzieję, że znajdzie Pan chwilę czasu, żeby dołączyć, zatańczyć może niekoniecznie poloneza, ale z kilkoma abiturientkami w trakcie tej wspaniałej nocy studniówkowej. No i tak dobrnęliśmy do końca, tu postawimy kropkę. Tak jak widzieliście, Szanowni Państwo, i słyszeliście, udało nam się tym razem obejść inwestycje delikatnie bokiem. Myślę, że czas na podsumowania tego, jaki ten rok był w części inwestycyjnej. Wkrótce już będzie, już teraz do tego programu zapraszam. Państwa gościem w programie Nasze Sprawy był starosta sieradzki pan Mariusz Bądzior. Wszystkim studniówkowiczom życzymy wyjątkowej, jedynej nocy w czasie bali jako redakcja ósemki telewizji regionalnej. A jeszcze powiem tylko tyle na zakończenie, że warto pamiętać, że taki telefon 116-111, telefon zaufania już funkcjonuje. 116-111. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję Panie redaktorze. Dziękuję Państwu. Państwu dziękujemy za uwagę. Koncert karnawałowy nauczycieli i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu to już tradycja. Kolejny raz w Teatrze Miejskim rozbrzmiały utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej. Na scenie wystąpiło około 30 wykonawców. Wśród tych 30, 20 to są nauczyciele szkoły, a więc pozostali to goście. Przy czym ci goście to są też nasi dorośli absolwenci z reguły, albo koleżanka czy kolega z sąsiedniej szkoły w Zduńskiej Woli. Także towarzystwo, które się świetnie zna. Właściwie jest tak, że każdy z zespołów sam sobie decyduje o ulubionym repertuarze i to są rzeczywiście utwory bardzo różnorodne. To, co słychać w tle, to przecież typowa rozrywka, ale są jeszcze świeższe utwory, bardziej rockowe, ale również te klasyczne, te, które mają już 200 i 300 lat. No i nie mogę nie zadać pytania, czy pan dyrektor również wystąpi? Tak, ja zawsze mam ten swój skład ulubiony ze skrzypcami, z wiolonczelą. Tę muzykę kocham najbardziej. Widownia teatru zapełniła się melomanami. Mogli oni posłuchać chociażby zespołu ABBA Classic, który wykonywał covery tego znanego szwedzkiego zespołu. Koncert jest tak naprawdę chwilą przygody muzycznej z kolegami z pracy oraz z przyjaciółmi. Bardzo jest to moim zdaniem wspaniała inicjatywa, że nauczyciele oraz przyjaciele szkoły mogą pokazać swoje możliwości mieszkańcom Sieradza. Dla mnie na przykład jest to ogromne wyróżnienie, że mogę dzisiaj wystąpić tutaj na jednej scenie z tak wieloma wspaniałymi muzykami. Też się bardzo cieszę, że mogłam dzisiaj tutaj wystąpić i tak naprawdę wrócić do swoich lat młodości, jak chodziłam do szkoły muzycznej pierwszego stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu i tutaj właśnie stawiałam na tej scenie w Teatrze Miejskim w Sieradzu pierwsze swoje wokalne kroki muzyczne. No chyba zdecydowanie fajne uczucie na tej scenie wystąpić. No tak, oczywiście. Ja już mam przyjemność tutaj grać drugi raz. Spotkałem się z Pawłem, z liderem, tak, z założycielem zespołu kilka lat temu w Łodzi na
takich warsztatach perkusyjnych, bo w tamtym czasie razem pracowaliśmy w szkołach muzycznych, ja w Poddębicach, Paweł właśnie tutaj w Sieradzu. No i okazało się, że od tamtej pory gdzieś tam pojawił się od razu taki sposób na wspólne muzykowanie. Byli też wykonawcy, którzy tworzą duety, zespoły, ale są również solistami. Łączy ich pasja do muzyki, podkreślają. Czym dla Was jest ten koncert? Wielką przyjemnością, dużym wzruszeniem i wspomnieniami z historii tej szkoły. Zespół muzyków, ale gramy indywidualnie albo w jakichś innych składach. No i świetnie się przy tym bawimy, aczkolwiek jest to trochę stresujące, no ale czego się nie robi dla naszej ukochanej publiczności. Co dziś zagracie? No, repertuar jest bardzo przeróżny, od klasyki aż po muzykę współczesną, rozrywkową. Także repertuar bardzo bogaty. Thank you.
gromadzi coś dojrzewa w nas, co by wolę nutką żywną. Zmienia się pewność tego, że do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic lat i nadal.
jeden dzień, na drugie tyle raz zastanów się, a może i na trzecie, któż to wie. A świat tak ci podsuwa uroki swe, by pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spać. Czas pogania, przodem puszczaj grania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Thank you.
Okręgowa Stacja Diagnostyczna PKS Sieradz zaprasza na badania techniczne okresowe, dodatkowe i specjalistyczne. Czynna codziennie od godziny 7 do 21, w soboty od 7 do godziny 13. Zapraszamy. Wektra pełna rozrywki, pełna akcji, emocji i humoru z HBO Max i Eleven Sports w pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601-601-601 lub na wektra.pl. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli.
Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. W poniedziałkowym programie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na środowe wydanie. Pokażemy w nim między innymi relacje z balu maturalnego drugiego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu. Spotka się z Państwem Karolina Morawka-Gołąbek. My widzimy się ponownie w piątek. Do zobaczenia. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Dla nas też zawsze ta Polska gdzieś była, coś jako ta świętość, ta Polska, gdzieś ona tam jest. I do 40 roku połowę Polianę to byli Niemcy, a połowę Polacy. Na tej granicy polsko-niemieckiej wybudowali kościół wspólnie, razem Niemcy z Polakami. Ale w 40 roku, jak już też ich tam zagitowali i Niemcy wyjechali, to później gdzieś tam Rumunów osiedlili. Niemcy spalili nam i wypędzili całą wioskę i kościół. Prawdopodobnie mieli nas tam spalić razem z ludźmi. W Rumunii się urodziłam, tam się chowałam, tam dom nam spalili Niemcy. Pamiętam i pamiętam wyjazd do Polski i my przyjechali do Polski. O, Rumuny przyjechali, tak nas przywitali fajnie. A myśmy się czuli Polakami, bo my są Polakami. Bo my po polsku patrzysz mówili, po polsku my śpiewali. Jechaliśmy 3 tygodnie do Polski wagonami bydlęcymi. W Dziedzicach tam był taki przystanek, tam wszystkich wykąpali i wymyli, jakiś tam obiad dobry mi dostali i dojechaliśmy do Dzierżoniowa. Pierwszy transport pojechał w 1946 roku, w październiku, a drugi transport pojechał w 1947 roku w marcu, a my przyjechali w 1947 roku w lipcu. I siostra była, i szwagier był, to już przyjechali na stację, już nas zabrali i osiedlili nas w Pegaerze. Dobroczyn nazywał się Gutwinów w ten czas. Wszyscyśmy poszli do pracy,
bo to były żniwa akurat, koniec lipca. Zespół powstał tak, że spotkali się w Dzierżoniowie z takim Mieczysław Majewski, był harcerzem ze Lwowa i był w Pojanie w 1938 roku na obozie. No i tak wspominali o tym obozie i o śpiewach i to, i mówi, jak chcecie, żeby ta wasza kultura przetrwała, załóżcie sobie zespół. I ten zespół będzie trwał, bo ludzie bardzo szybko odchodzą. Zrobił w niedzielę zebranie, to wszyscy tam się zeszli. Zapisał 63 osoby do zespołu. Dostaliśmy instruktora z Wrocławia, pana Majewskiego, do tańca instruktorkę z Dzierżoniowa. I ćwiczyli tańce i śpiewy i bardzo szybko jeździli na różne festiwale, na Dni Dzierżoniowa, czy Wałbrzycha, czy Jelnej Góry. To byliśmy w Warszawie, występowaliśmy w Filharmonii Warszawskiej, potem byliśmy w Kielcach i w Kielcach tam zauważyli, że jest taki sam nasz zespół w strojach jak my. No i ten pan Kowalski przyszedł do nas do hotelu i później przyjechał z taką delegacją, z tymi kobietami i przyjechał i odwiedził wszystkie te zespoły. Nasz zespół był najstarszy i tam jeszcze po Polsce objechał i mówi, jak dobrze pójdzie, to zrobimy festiwal kiedyś. Pojański górach, śliczne połączenie. Pojański górach, śliczne połączenie. Bo po nich chodziło, bo po nich chodziło moje to Cieszynie. Bo po nich chodziło, bo po nich chodziło moje to Cieszynie. Widzę, jak następuje rozwój, widzę, jak następuje zmiana pokoleniowa, a przede wszystkim umiejętność przekazania tych bukowińskich tradycji. To nie jest zespół, który odtwarza coś w sposób sztuczny, wyszukany gdzieś tam z jakichś archiwów, to, co było sednem życia tych starszych osób, które zakładały zespół. I to na pewno jest znakomita wizytówka i dla Piławy, i dla powiatu dzierżoniowskiego, gminy Dzierżoniów, i myślę, że i dla Dolnego Śląska. Jest to zespół niezwykle konsekwentny, opierający swoją działalność nie tylko na tym, co widzimy na scenie, ale przede wszystkim pracujący nad tym w domach, wyszukujący od tych starszych osób jeszcze pewne elementy kultury bukowińskiej, które potem przenoszą na prezentacje sceniczne, a to jest tylko godne ogromnego szacunku i pochwały. Ja pamiętam, kiedy przeprowadzałem się z Dzierżoniowa do Piławy Dolnej i zapytałem, kto mieszka w Piławie Dolnej, to uzyskałem odpowiedź, że Rumuni i Ukraińcy. Jak potem sięgnąłem głębiej i dowiedziałem się, o co tak naprawdę chodzi, no to ci Rumuni, czysty krwi Polacy, tak, którzy przez te wieki niestety musieli przemierzać terytorium obecnej Ukrainy, potem Rumunii i wrócili tutaj po II wojnie światowej, a ci znowu Ukraińcy, no to Polacy Zabługa, czyli Polacy, tak, i to tak właśnie przewrotnie czasami jest, dlatego warto pamiętać o tym, skąd przybyli, jaką kulturę ze sobą przez te wieki również jakby utożsamiali się z nią i ją kultywowali. Cieszę, że mają kontynuatorów. Obecny kierownik zespołu, pani Bożena Żygadło, naprawdę z całą odpowiedzialnością to robi, z całą odpowiedzialnością też mogę powiedzieć, że gdyby nie ona, to nie wiem, jakby ten zespół wyglądał, bo zawsze trzeba takiego lidera, który przejmie na siebie też ciężar odpowiedzialności. Może im po prostu jest właśnie łatwiej, że są jednak tą dużą rodziną, zarówno tą familią z urodzenia, ale też taką rodziną, która powoli skupia ludzi z zewnątrz, bo wiadomo, że następują, wychodzą za mąż, żenią się, tak, jakoś tam między sobą się też przenikają i próbują tą rodzinę rozbudowywać. Chyba
pochylę czoła do naszych właśnie rodziców, dziadków, że pomimo tego, w jakich warunkach przyszło im żyć, nie zatracili gwary. Ogromna zasługa jest pana już świętej pamięci Jerzego Swancara, pomysłodawcy, założyciela i pierwszego kierownika zespołu, który właśnie z harcmistrzem chorągwi lwowskiej, z panem Majewskim spotkali się po latach, wspominali, jak to było w Pojanie Mikuli, kiedy harcerstwo było tam rozwinięte, przyjeżdżali harcerze, przy ognisku śpiewali piosenki polskie i tajdany. I kiedy spotkali się tutaj w 58 roku, zapytał, czy dalej to podtrzymują. No nie, no wiadomo, warunki były trudne, przyszli na nowe, więc pan Majewski skierował słowa do pana Jerzego Swancara. Pamiętaj, że jak zostawicie to, to się o tym zapomni i nic z tego nie będzie. Trzeba śpiewać, trzeba to kontynuować i pan Jerzy zebrał te wszystkie, spisał wszystkie utwory, większość utworów, bo w zasadzie cały czas gdzieś są odgrzebywane. I tak jak mówię, dla nich to był duży wysiłek, dla nas też jest wysiłek prowadząc teraz zespół i być w zespole, bo i pracujemy, i wychowujemy dzieci, i gdzieś tam różne obowiązki mamy swoje. Ale zawsze tak sobie czas organizujemy, żeby znaleźć czas i na próby, i na wyjazdy, i no żyjemy tym na co dzień. To pociągamy, nie zhajsujemy, tak? Pociągamy, nie zhajsujemy. Może przekranem zejść sobie przez ukłon i lecimy. A może nie lecimy? My myśleli, aby zespół założyć. Pierwsza myśl nasza była i my do Dzierżoniowa byliśmy zaproszeni z majątku naszego tam w Piławie Dolnej i my pojechali do Dzierżoniowa, na scenie my wystąpili, no śpiewajcie, powiedzieli. Myśli, co będziemy śpiewać? I my, ja zaczęłam, bo ja przeważnie zaczynałam, na drogę życia dostałam kwiaty od przyjaciółki, kolegi i matki. Pomyślałam sobie, mam jak kwiaty świeże, teraz się dowiem, kto mnie kocha szczerze. My śpiewem żyli i całe nasze życie, przeważnie bieda była. Domu my się nie dorobili, bo nam spalili. I my tu domu nie wybudowałam, ale ja jestem całym, moim jestestem zespołem. Jak tutaj widziałam, z Pojany przyjechali nasi ludzie, to. Boże, to są nasi ludzie z Pojany. Pływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko. Ja nie mam żadnych korzeni z Pojańczykami, ale oni mi powiedzieli, że ja gram już tyle lat, to ja już jestem ich. 38 lat temu pan Juraszek Maksymilian spotkał się z moim tatusiem i powiedział, że szukają akordeonisty. A ja w tym czasie prawie kończyłem szkołę muzyczną. Kazano mi przyjechać na próbę. Jak przyjechałem pierwszy raz na próbę, wydawały mi się te utwory trochę takie ciężkie, bo te utwory, na przykład jak Syrba, Kosa, to mają takie bałkańskie rytmy. Ale z biegiem czasu tak mi się to wszystko spodobało, że do dnia dzisiejszego, dopóki mi da Bozia zdrówko, będę u nich cały czas. My jesteśmy też takim ewenementem wśród zespołów tych czadeckich, bukowińskich, bo
Każdy członek naszego zespołu jest w zespole kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I to bardzo pomaga, bo to są opinie nawet innych zespołów. My bardzo dużo czasu ze sobą spędzamy, bo to nie tylko próby i nie tylko gdzieś wyjazdy. Są różne jarmarki, do których trzeba się przygotować. Robimy, pieczemy, malujemy pisanki i to jest właśnie cudowne, że chcą osoby i młodsze być z nami, dalej powielać to, co nasi przodkowie, uczestniczyć w tym i robią to nie z przymusu, tylko z chęci. Każda z nas ma dzieci i gdzieś popychamy tak bardziej, oczywiście nie na siłę, bo nic, ale są i jesteśmy szczęśliwi z tego, że się spotkamy. Czekamy wtorku, już wiem, że nic nie mogę sobie zaplanować, nic, bo to jest wtorek, ja muszę być. Cały czas to jest jedna rodzina. Jeździmy, śpimy w jednych pokojach, jemy z jednej miski. Było wesele, wszyscy składali się na wesele. Chyba jeden zaniósł jajka, mąkę, bo dzisiaj się żeni ta i ta. To jest jedna taka rodzina. Nie wyobrażam sobie bez nich teraz. Mała, paść krowów nie chciała, jak się cielek ziło, sama uciekała. Kulały się, kamienie ze skały, nasze pastyreczki, paść krowów nie chciały, siedziały se na wysokie niebie, myślały. Ten zespół daje nam takiego odskoczni od codzienności, tak? Wiemy, że spotkamy się z tymi ludźmi, bo na co dzień się z nimi nie widzimy, bo każdy pracuje i tak dalej. Próby i te wyjazdy przede wszystkim, fantastyczne można powiedzieć. Wiemy, że ta próba jest we wtorek i wiemy, że trzeba na tę próbę przyjechać i to po prostu w nas jest. Myśmy się tego nie musieli uczyć. Każdy z nas gdzieś tam wyszedł za mąż za kogoś innego i to niekoniecznie z tych naszych, powiedzmy, tak? I tak jak na przykład, nie wiem, mój mąż nie pochodzi z tej Bukowiny, ale mimo tego dzieci były w zespole, no córkę do tej pory jest, syn już nie, bo piłka i tak dalej. Mąż też nie interesuje go to, chociaż z chęcią nas ogląda, jeździ z nami na wyjazdy, jeżeli jest to możliwe i tak dalej. Jestem od 6 roku życia w zespole i jest to taka odskocznia od takiego życia codziennego. No jest to po prostu wspaniałe spędzenie czasu, super wyjazdy, poznawanie nowych osób, kultur. Drogie dziewczę, uspokój się, przygód dam ci bukiet róż. To, co mi przekazali dziadkowie, rodzice, ciocie, wujkowie, którzy są byli w zespole, ja to też gdzieś przekazuję dalej. Nie wstydzę się tego. Mogli na mnie mówić Rumun, Ukrainiec, Węgier, jak sobie tylko chcieli. No to jest też moje życie. Normalnie pracuję, prowadzę normalne życie, gram w piłkę. We wtorek mam próbę, na tą próbę idę. Przygotowujemy się do festiwalu, przygotowujemy się do jakiegoś innego występu. Spotykamy się też przede wszystkim po prostu. Rzadko możemy spotkać zespół folklorystyczny.
mające 65 lat, więc również z tego powodu bardzo cieszymy się, iż zespół kontynuuje tradycje bukowińskie, pieśni, tańce bukowińskie, które zostały przywiezione z Bukowiny na ziemię dzierżoniowską. Udało im się zachować cały bukowiński folklor, jest odtwarzany. Dzisiaj moim zdaniem jest to perełka na skalę trochę europejską. Zachowana tutaj i zespół może cieszyć się swoimi osiągnięciami. Mnie niezmiernie cieszy to, że najmłodsze pokolenie również bierze udział w tańcach i pieśniach zespołu i wskazuje na to, że zespół będzie żył, będzie się rozwijał, ponieważ te dzieci czy młodzież staną się takimi też liderami zespołu. My miejmy nadzieję, że będziemy obchodzić kolejne rocznice. To jest po prostu niesamowity fenomen, że ta kultura bukowińska trwa. Ona w dość niesprzyjających warunkach tutaj zafunkcjonowała po II wojnie światowej, dlatego że wytwarzały się, no co tu ukrywać, raczej negatywne stereotypy dotyczące Bukowiny. Okazuje się, że po latach to dziedzictwo, które było gdzieś spychane na margines życia społecznego, chowane, stało się czymś, co reprezentuje region. A więc to jest ta przemiana, która się dokonała. Czyli z tego dziedzictwa skrywanego, niechcianego, nagle okazuje się, że to jest ten skarb i to jest ten potencjał, na którym możemy budować markę regionu. Stąd jestem, tu mieszkam, tu chcę żyć. Ja przeżyłem do 50 lat zespołu. Już po 50 latach oddałem kierownictwo, bo byłem kierownikiem, kierownictwo Bożenie. Ona już obchodziła 60 lat, a teraz 65 lat już obchodzi. No jest to coś fajnego. Przekazujemy tą kulturę i mówimy, jak tam było na Bukowinie i pewnie, że się cieszę, że młodzi ludzie jeszcze chcą, że należą do tego zespołu. Pan Maksymilian, dzisiaj wiekowi ludzie patrzą, że zespół jest, cieszą się i tak samo ja bym chciała dożyć zacnego wieku i cieszyć się, że ten zespół jest, że przetrwał, że dalej są następcy. Modlę się, żeby ten zespół się utrzymał, żeby te córce mojej, tej Bożenie, Pan Bóg dał siłę do tego prowadzenia. Stąd jestem, tu mieszkam, tu chcę żyć. Z tradycją mych przodków naprzód iść i wspólnie przyszłość budować swą. I na Dzierżoniów tu jest mój dom. Stąd jestem, tu mieszkam, tu chcę żyć. Zwierzęta jak ludzie potrzebują badań profilaktycznych. Dokładnie tak, tak jak ludzie musimy je badać i zależy to też od stanu, od wieku zwierzaka i jakby do czego nam to badanie jest potrzebne, ale takie badania powinny się wykonywać regularnie. Jakie to są badania? To są takie dokładnie badania jak u ludzi, czyli wykonujemy u zwierząt morfologię krwi i wykonujemy biochemię krwi i ta biochemia krwi już może być ze względu na to, jakich wiadomości potrzebujemy, jakich informacji oczekujemy od tego badania, to badanie może być bardzo krótkie, bardzo takie skąpe, a może być bardzo, bardzo mocno rozbudowane. Co dzięki takiemu badaniu osiągniemy?
Jeżeli przygotowujemy zwierzę do zabiegu chirurgicznego, to wtedy otrzymujemy wiadomości, jak tego zwierzaka znieczulać, jaki jest jego stan zdrowia, jak długo może trwać zabieg i faktycznie, czy ten zabieg możemy wykonać. Jeśli diagnozujemy jakąś konkretną chorobę, czyli przychodzi do nas zwierzak i nie bardzo wiemy, co jemu jest, to wtedy takie badanie pomaga nam postawić trafną diagnozę i pokazuje dokładnie, jakie leki należy wdrożyć. Jeżeli monitorujemy chorobę, bo też takie mamy przypadki, na przykład w niedoczynności tarczycy, która jest bardzo popularną chorobą u zwierząt, albo na przykład przy padaczce, to wtedy to badanie krwi służy nam monitorowaniu, jak to nasze leczenie przebiega. Co w takim badaniu można określić? W takim badaniu określamy, w podstawowej morfologii określamy, czy zwierzę ma anemię, czy nie ma anemii, czy mamy do czynienia z nowotworami szpiku kostnego, ale tak również, czy mamy do czynienia ze stanem zapalnym organizmu. W biochemii natomiast, dokładnie tak samo jak i u ludzi, mamy bardzo mnóstwo parametrów i to są głównie parametry wątrobowe, nerkowe, to jest oczywiście cukier, który mówi nam o cukrzycy, to są białka całkowite, które mówią nam o stanie zapalnym, o chorobach jelit, to są wszelkie hormony, i te takie, które odpowiadają za tarczycę, na przykład nadnercza, to są hormony płciowe, które mówią nam o nowotworach jajnika na przykład. To jest bardzo szereg złożonych badań, które naprawdę udzielają nam bardzo wielu informacji. Czy te badania, ta analiza wykonywana jest w gabinecie, czy to robią laboratoria już takie specjalistyczne? U nas w naszej lecznicy my mamy laboratorium na miejscu, także takie podstawowe badanie krwi trwa 15 minut, także pacjent przychodzi do nas, pacjent musi być przygotowany do tego badania, czyli musi być na czczo, my tą krew pobieramy, wkładamy do analizatorów i to badanie krwi trwa 15 minut, więc po 15 minutach tak naprawdę mamy odpowiedź na wszystkie pytania. Wiadomo, że taki pacjent może zachowywać się trochę niesfornie podczas takiego pobrania krwi na przykład. Zdarzają się różni pacjenci, aczkolwiek tak jak nasz pacjent na filmiku, którego dzisiaj był naszym modelem, był bardzo grzeczny. Większość pacjentów nie zachowuje się strasznie niegrzecznie, one jakby to jest badanie prawie bezbolesne, bo tak naprawdę to jest tylko ukłucie igłą. Zazwyczaj to jest jedno ukłucie. Pobieramy zazwyczaj z przedniej łapki bądź z łapki tylnej i tak naprawdę zwierzaki nie mamy większych problemów, o tak. Jak wygląda wynik takiego badania? Badanie krwi wygląda i wynik przedstawia się dokładnie tak jak u ludzi. Mamy takie przykładowe tutaj badanie i tak naprawdę tu jest cała rozpiska wszystkich parametrów. To jest biochemia krwi, przepraszam, i tutaj mamy bardzo dużo parametrów. Tu są właśnie parametry, o których mówiłam, wątrobowe, nerkowe, cukier, dodatkowo jeszcze trzustka i tarczyca. Morfologia wygląda w ten sposób. Wszystkie parametry też mamy bardzo dokładnie rozpisane. Tak jak tutaj widać, na czerwono zaznaczają się parametry, które są nieprawidłowe i my później to wszystko bardzo dokładnie analizujemy i jakby stawiamy diagnozę na podstawie tych badań. I to, co tutaj na czerwono zaznaczone, no to później skutkuje jakimiś lekami? Dokładnie to, co na czerwono, czyli te wszystkie nieprawidłowości, staramy się wyeliminować. Jeżeli mamy do czynienia z nieprawidłowymi wynikami, to najczęściej takie badanie krwi powtarzamy. Zależy od schorzenia, takie powtórki wykonujemy albo po 2 tygodniach, albo po miesiącu. No wiadomo, że takie badanie kosztuje. Kosztuje oczywiście i to zależy od jaki parametr i jaki profil wykonujemy. My w naszej lecznicy posiadamy 3 takie podstawowe profile. To jest taki profil operacyjny, który wykonujemy przed każdym zabiegiem chirurgicznym i później już mamy dodatkowe profile, które są profilami poszerzonymi i dedykowanymi konkretnemu schorzeniu, konkretnemu pacjentowi. Czyli lecznica jest przygotowana praktycznie na każdą ewentualność. Staramy się być przygotowani na każdą ewentualność, także w momencie, kiedy przyjeżdża pacjent i wymaga jakiegoś konkretnego badania, my staramy się te badania wszystkie posiadać na miejscu, tak żeby to badanie faktycznie trwało 15 minut. Wszystko się wali, kiedy pędzi świat, kiedy masz wszystkiego dość, gdy brakuje powietrza, gdy brakuje dnia, życie daje mocno w kość. Zamknij oczy i zobacz, jak tu pięknie jest, może wyobraźni lśni. Niech poniosą cię fale do nieznanych miejsc, choćby na tych kilka chwil. Błękitne fale
błękitne fale z szumem opływają świat. Błękitne fale srebrem pokrywają brzeg. Błękitne fale odmieniają życia sens. Popłyń z falą do lądów, do bajecznych wysp, tam gdzie lato wiecznie trwa. Stań na plaży złocistej w cieniu wielkich palm, poczuj pod stopami piach. Z błękitnego strumienia wypij wody łyk, uspokoi serca żar. Unieś ręce do góry, zrób głęboki wdech, ruszaj z falą zwiedzać świat. Błękitne fale, które ukołysał wiatr. Błękitne fale z szumem opływają świat. Błękitne fale srebrem pokrywają brzeg. Błękitne fale odmieniają życia sens. Błękitne fale, które ukołysał wiatr. Błękitne fale z szumem opływają świat. Błękitne fale srebrem pokrywają brzeg. Błękitne